Cześć kochani, tu Eko Kreatywna. Zapraszam Was na mój kanał. Dzisiaj na filmik na temat lalek i na temat mody lat 2000 i 2K. Specjalnie ten filmik dzisiaj nakręciłam z okazji właśnie nowego studia, ale też właśnie nowych lalek, które zamówiłam, słuchajcie, niestety, przyznaję się bez bicia, ze strony Shein. Nigdy nie zamawiam tam ubrań, kupiłam tylko kiedyś jedną rzecz, jeszcze nie wiedząc, co to jest za firma. Natomiast do tego akurat zakupu skłoniło mnie taki nowy trend na YouTubie, zwłaszcza zagranicznym, zwłaszcza w stronach anglojęzycznych, amerykańskich, gdzie właśnie pojawiły się nowe Babe in Town, czyli właśnie lalki Defa Lucy, które robią ogromną furorę i mówi się, że będą zastępować Barbie. Może nie idźmy aż tak daleko, ale dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądają, jak są zrobione te lalki, czy można je porównać jakościowo do Barbie. Pokażę Wam szczegóły tych lalek, jakie mają stroje. I spróbuję zrecenzować, czy faktycznie one mogą być konkurencją dla Barbie, czy Barbie może się czuć, czy Mattel może się czuć zagrożony z powodu tych lalek. Naprawdę są niezłe, ale przejdziemy zaraz do szczegółów. No i powiem Wam coś właśnie o stylu I2K, bo jedna z tych lalek też bardzo kojarzy mi się z moją historią i właśnie z latami 2000. Słuchajcie, jak się Wam podoba taki temat, to zasubskrybujcie kanał i koniecznie polubcie ten filmik i przechodzimy dalej. Słuchajcie, będę Wam teraz pokazywać tam przebitki, jak rozpakowywałam te lalki z ich opakowań, kiedy przyszły. Zobaczycie, jak wyglądają opakowania, już nie będę się nad tym specjalnie znowu rozwodzić ponownie, więc wracamy za chwilę. Cześć kochani, siedzę w sklepie i dzisiaj pokażę Wam haul. Słuchajcie, niespodziewanie, haul z Shein. Co ciekawe, bo w życiu nie spodziewałam się, ale ostatnio, wiecie, że ja kolekcjonuję Barbie i w różnych modowych stylach i ostatnio właśnie pojawiły się nowe New Babe in Town, nowe lalki Defa Lucy. Teraz są słynne w internetach, no i postanowiłam sprawdzić jakość tych lalek, no i pokazać Wam, bo wszystkie inne filmy, które widziałam, są po angielsku, więc może będzie to przydatne dla kogoś, kto kolekcjonuje, albo po prostu dla dzieci, żeby wiedzieć, czy warto. Jest to bardzo silna obecnie konkurencja dla Barbie i niektórzy twierdzą, że jakkolwiek ciało może nie dorównuje w 100% tym takim lepszym Barbie, to twarz podobno jest nawet lepsza, więc zaraz zobaczymy. No i oczywiście postaram się pokazać Wam stylizację tych lalek, bo są bardzo ciekawe. Jedna jest w stylu I2K, być może nawet przerobię tę stylizację, bo oczywiście jak zwykle nie będą mi się w 100% podobały, no bo wiecie, to są lalki, to są zabawki, to nie są stylówki stuprocentowo takie profesjonalne. Ale zaraz się przekonamy, otwórzmy. Nieco wymięte pudełko, no ale to było do przewidzenia, skoro to nie jest jakoś zabezpieczone specjalnie. Mam nadzieję, że lalka nie jest zniszczona. Coś tu się z nogą wydarzyło, więc to się okaże. To jest lalka w stylu roku 2000. Kupiłam ją między innymi właśnie dla stylówki i dlatego, żeby ją wystylizować na tą dekadę. Tak trochę wyglądałam w roku 2000, słuchajcie. Bardzo ciekawe i ładnie zrobione opakowanie, chociaż szkoda, że lalka nie ma naprawdę tych rajstop, tych pończoch, które tu są. Bo gdyby miała, to by było super. Może się uda jej zrobić. Ładna grafika. No i powiem Wam, że lalki mają naprawdę ładne rysy. No nie jestem fanką bardzo dużą tej stylizacji. I widzę, że tu jest rozpruty mankiet, więc już widać, że jakość nie jest aż taka super, przynajmniej tych ubrań. Ale no i zobaczymy zaraz. Druga lalka jest z takiej droższej linii z akcesoriami i z psem. Każda z tych lalek ma trochę inne zwierzę. Niestety tu jest bulldog, który w ogóle mi się nie podoba. Czyli jest słodki, ale wolałabym jakieś inne zwierzątko.
fajny kolor, bardzo fajna stylowa. Ma okulary, ma torebkę w kształcie ust modową. I ma ładne grafiki tutaj. Znaczy ładne. No wiecie, to jest kicz i to ma być kicz, ale ładne w tym sensie, że to nie jest jakieś takie tanie, bardzo dziadowskie opakowanie od bardzo taniej podróby. Zapowiada się w porządku. Miejmy nadzieję, że nie będzie miała żadnych wad. Jest nieźle zabezpieczone, jak widzicie, tutaj całkiem sporo jest tych rzeczy przytrzymujących. Spróbujemy to odpakować. Tak jak mówiłam, nie jestem dumna, że zamówiłam tą lalkę z Shein'a, ale wiecie co? Te lalki można kupić tylko na Shein, u nas przynajmniej. I właśnie na Temu. Niektóre modele tu, niektóre tu, różnie to jest. No i niestety nie było innego wyjścia, a byłam bardzo ciekawa, o co tyle krzyku jest w internecie. I wiecie co? Na tą lalkę, co tutaj widzimy, tutaj tak wygląda, zdecydowałam się głównie dlatego, że mi przypomina mnie w tamtych czasach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były właśnie trendy takie w latach 2000, jak tu widzicie. Bardzo krótkie spódniczki, niskie stany, obcisłe podkoszulki z różnymi wycięciami i właśnie takie fryzury z takimi różnymi fajnymi węzełkami. Lalka ma bardzo ładną buzię zresztą, zobaczcie, ale o lalce zaraz. Trochę o stylu i 2K i o mojej historii, słuchajcie, w latach 2000, jak byłam tak po studiach tuż, nawet w trakcie jeszcze, to właśnie miałam podobną fryzurę, miałam takie krótsze włosy trochę i robiłam sobie na całej głowie takie węzełki, nawet nie miałam takich tutaj z tyłu rozpuszczonych, tylko po prostu robiłam wszędzie takie coś i strasznie mi się to, strasznie mi to wprawiło fajny nastrój, taki wspominkowy i dlatego pokazuję Wam tu też przebitki, jak wyglądał ten styl lat 2000. Pamiętam, że ubierałam się, miałam takie jasne ubrania, płaszczyk, taki na lata 60. Właśnie lubiłam nosić wtedy krótkie spódniczki, takie bluzki obcisłe i no i tam zobaczcie w podglądzie też właśnie tego typu inspiracje, typu właśnie styl na Britney Spears, na dziewczyny takie młode z początku lat 2000, które się właśnie ubierały w taki trochę wyzywający młodzieżowy sposób. Szczególnie te takie asymetryczne, powycinane topy były modne. Nie ma co tak specjalnie się też rozwodzić nad tą modą, bo to nie był jakiś szczyt dobrego smaku wtedy, ale wszyscy byli, wiecie, w tym takim takiej energii lat 2000, nowe milenium, każdy chciał wyglądać tak nowocześnie, wystrzałowo i tak dalej. Wszystkim nam się wydawało, że to jest takie odkrywcze, tymczasem większość tej mody była z lat 60. i elementy 70., ale z takim modnym twistem wtedy. No i tutaj właśnie widzicie, ta laleczka ma na sobie taki outfit, który ja przerobiłam, bo pokażę Wam coś. Ta lalka oryginalnie bo przyszła w tej bluzce, no niestety, wiecie co, gdyby nie to, że głównie chodziło mi o pokazanie dla innych tych lalek, czy warto je kupić, to no to bym zwróciła tą lalkę, nie ze względu na samą lalkę, tylko na to, że bluzka tej lalki była całkowicie zniszczona, słuchajcie, całkowicie. Dziury na rękawach, krzywo uszyte rękawy, dziury na rękawach, tu jest w ogóle totalna dziura, nie wiem, czy to będzie widać, ale patrzcie. Także jak chodzi o jakość, wiecie co, ubrania same w sobie są dobrze wykończone, zaraz Wam pokażę detale, ale ta bluzka, wiem, że to jest trudne zrobić taką bluzkę i jej nie zniszczyć w trakcie pakowania i tak dalej, ale ona naprawdę była w złym stanie i właściwie przyjęli mi już zwrot, ale wycofałam ten zwrot, bo stwierdziłam, że nie chodziło mi o tą bluzkę, która zresztą jest dość okropna. Mimo, że rzeczywiście jest trochę w stylu lat 2000, na grafice wygląda spoko, natomiast no... Badziewie, totalne. Ja zrobiłam z takiego sweterka dla Barbie taką bluzę cropped właśnie z krótką, która w tamtych latach była... W ogóle takie krótkie rzeczy z odsłoniętym brzuchem były modne. No i właśnie typowo taka bluzka z kapturem, uszyłam po prostu ją od nowa jakby. Tak wygląda. A spódniczka jest oryginalna i wiecie co, powiem Wam, że rzeczywiście to, co mówią na zachodnim YouTubie, na amerykańskim zwłaszcza o tych ubraniach, że ubrania są nieraz lepsze niż te teraz ma Barbie, bo w dawnych czasach, jak już słyszeliście w moich filmikach, ciuchy dla Barbie były fajnej jakości, natomiast to, co jest teraz, to zazwyczaj jest okropne. I materiały, i szycie, zwykle są jakieś wydrukowane rzeczy, nawet bez szwów, a ta spódniczka jest całkiem fajnie uszyta.
z takiego dość grubego materiału. Nie jest to taki badziew błyszczący jakiś poli. Oczywiście to jest na pewno poliester, ale nie wiecie, taki strasznie tanio wyglądający, badziewny i po prostu, który się pruje na szwach. Natomiast bluzka była koszmarna. To jest świetne i rzeczywiście to jest spódniczka w stylu It Va Cup. Wstawię wam tam grafiki dla porównania prawdziwych outfitów z tamtych lat. Jest taka asymetryczna, trapezowa, właśnie jak się nosiło. Można ją trochę niżej być może dać na biodra, ale bo właśnie takie biodrówki bardziej się nosiło, no ale być może się nie da. No jednak to jest lalka, słuchajcie. Przyszła ta lalka z takim plastikowym... Może się to uda jakoś sfokusować. Naszyjnikiem, ale całkiem fajnie wykonanym, jak na naszyjniki dla lalki. Nieraz są gorsze. I torebką. Torebka jest dość brzydka. No ale też jest może w stylu It Va Cup rzeczywiście takie dziwne... Torebki w dziwnych kształtach się nosiło. Najbardziej podoba mi się twarz lalki, słuchajcie. I naprawdę nie kłamią zachodnie media. Twarz, malunek twarzy, wykonanie tej twarzy i materiał jest bardzo, bardzo porządny. Jest naprawdę ładny. Zobaczę, co tam widać u was. Jeśli się nie uda dobrze sfokusować, to wam pokażę potem przebitki jeszcze zdjęciowe. Na pewno dużo lepiej zrobione niż te nowe teraz Barbie z tych zwykłych linii niekolekcjonerskich. Nie ma pikselów w oczach, tak jak naprawdę niektóre na przykład faszynista Barbie mają. Piękny jest rysunek twarzy tej lalki. Zobaczcie, jakie ma usta. One nie uśmiechają się tak jak Barbie. Barbie zazwyczaj mają taki szeroki uśmiech, a tutaj te lalki są takie bardziej jak modelki z wybiegów, takie troszkę naburmuszone lekko z twarzy, ale mają naprawdę ładne rysy i to jest też rzadkość, że zielone oczy są. U tej lalki, która ma niebieskie włosy, takie właśnie zrobione na szaleństwo, ona ma piękny kolor, taki jasnozielony kolor oczu i naprawdę świetne, świetnie to jest wszystko zrobione. Włosy są bardzo fajne, wiecie co? Co jest ważne, zobaczcie, dosyć gęsto jakby zrobione, bo te lalki takie podróby nieraz to mają takie włosy, że tylko z przodu, a tutaj z tyłu w ogóle to jest często łysina albo bardzo, bardzo rzadkie są te włosy, spadło, ale to nic. A tutaj mamy w ogóle głowę pomalowaną na niebiesko, żeby jeszcze mniej ewentualnie prześwitów było, ale naprawdę włosy są, patrzcie jak gęsto nawleczone, więc to nie jest dziadowska robota, to jest naprawdę fajna robota i włosy są fajne w dotyku. Też nie są takie jak w tych tanich lalkach, takich wiecie, czasem jak są podróby Barbie, no bo różne są te podróby, są też takie trochę bardziej jakościowe, oczywiście są też lalki innych marek, takich dobrych marek, tak jak Cindy, czy jak Petra, czy jak tam inne tego typu lalki były. W każdym razie, naprawdę nieźle wykonane akcesoria, buty ma takie proste i ona ma, słuchajcie, płaskie stopy ta lalka. Akurat ta lalka, bo nie wszystkie one mają. Płaskie stopy, całkiem fajne, bardzo małe stopy mają. Bardzo małe stopy, ale bardzo ładnie zrobione dłonie z takimi palcami trochę tak malarsko wykręconymi. Aha, no i ważna rzecz, słuchajcie, dla kolekcjonerów lalek i miłośników lalek, to, że te lalki są, mają good articulation, czyli mają ruchome stawy i tutaj jakby w tą stronę, i w łokciach, i w dłoniach się zginają, dłonie się zginają, można je pozować jak modelki w różne strony, głowa też jest fajnie obracalna, także naprawdę to jest bardzo spoko cecha tych lalek. Nogi też, nogi nie zginają się w kostkach, tak jak w niektórych takich lepszych Barbie, ale zginają się w kolanach i fajnie, bo można robić bardzo różne wykroki tymi lalkami, również wszerz, także spoko to jest. Są tu wykonane tak, że mają jakby takie majteczki cieliste, to też jest w porządku jak dla mnie. I wiecie co, no powiem wam tak, głowa jest super materiału, jest bardzo jakościowa, ciało jest trochę, nie jest tak dobre jak Barbie, w sensie jakościowym. Ten plastik jest trochę pusty i taki lekki,
Nie jest to jakieś takie straszne badziewie, jak czasem naprawdę te takie tanie podróby z kiosku, ale jakby jakość wykonania tego ciała nie jest tak wysoka na pewno jak u Barbie. To jest jedna cecha, co no jednak Barbie mają mimo wszystko przewagę tutaj. Natomiast ubrania są dużo lepsze. No, może tego nie widać po tym, bo ta bluzka naprawdę mnie zszokowała, jej jakość i jej po prostu no, straszna jest. Poza tym jest też bardzo kiczowata. I w ogóle moim zdaniem ten outfit, zobaczcie tam, pokażę Wam tutaj przebitkę. Chociaż wygląda cool na tej grafice, bo naprawdę wygląda spoko na grafice. I ma fajne te pańczochy, których nie ma na lalce tak naprawdę. To w rzeczywistości ten strój nie wygląda razem ładnie. Ta czarna bluzka jest zdecydowanie za ciemna do tej jasnej spódnicy i do tych jasnych sneakerów. W ogóle moim zdaniem nie pasuje. A ta bluza łososiowa moim zdaniem do tej spódnicy dużo fajniej wygląda i do tych pastelowych włosów. Ciekawa jestem, co sądzicie o mojej stylizacji. Stylizacja Y2K na lalce. Dajcie znać. Moim zdaniem jest słodka. Po prostu słodka i właśnie w stylu takim cukierkowo nowoczesnym lat 2000. Także ta lalka trochę miałam nadzieję, że będzie robić za mnie. Za mnie w tamtych latach nawet jest dosyć podobna. Ja się właśnie tak stylizowałam i też troszkę podobnie wyglądałam. No wiadomo, twarz nie miałam identyczną, bo te lalki mają bardzo duże oczy, ale i ubranie, i styl, i ta fryzura to mi się na maksa przypominam właśnie ja z tamtych lat. Wyglądałam całkiem stylistycznie całkiem inaczej niż teraz, więc, ale nadal lubię krótkie spódnice, więc coś zostało z Y2K. Także o, jesteśmy siostrami z Defa. Defa Lucy, słuchajcie, Defa to jest firma, która produkuje te lalki. Lucy to jest takie imię jak Barbie, czyli po prostu wszystkie te lalki firmy Defa mają na imię Lucy. Tutaj nie ma już takiego rozgraniczenia jak w firmie Mattel. Idziemy do następnej lalki. Druga laleczka jest z innej serii, tak jak tam mówiłam na nagrywce, jest z takiej trochę droższej serii i ona przychodzi z takim pieskiem. Nie, ten piesek jest okropny, ale pokażę go zaraz. Jest dobrze wykonany, ale jest taki kreskówkowy i moim zdaniem jest przebrzydki. Trochę słodki jest, ale jest przebrzydki. Natomiast lalka jest naprawdę spoko wykonana. Wygląda tak. Oczywiście, że ja ten outfit też zmodyfikuję, nie przejmujcie się. Dla mnie ten outfit też jest zbyt messy. To właśnie między innymi po to robię ten filmik, żeby Wam pokazać, jak lepiej można by wystylizować taką lalkę. Ta lalka ma taką samą artykulację, czyli zgina się w tych samych miejscach co tamta, jakby nie różni się jakościowo. Oj, a niestety lecą te akcesoria i przychodzą z nią. Są do niej takie okulary, trochę dziwne, tak szczerze nie za ładne. Jak moim zdaniem przynajmniej, zbyt ornamentacyjne. Mogłyby być po prostu to proste, srebrne okulary w stylu takich kotek, też by było super. No ale dobra, takie trochę gotyckie te okularki są. Zdejmę je na razie, bo spadają. No i ta lalka też ma fajną twarz. To jest inna twarz niż tamtej lalki. One nie mają identycznych twarzy. Postaram się Wam tutaj też przyświecić tą twarz. Też bardzo ładnie zrobiona twarz, tym razem oczy niebieskie, inne usta, nie takie wypukłe jak tamte, ale moim zdaniem ta lalka ma przepiękną twarz też. Bardzo ładnie namalowaną ma tą twarz również i ma kolczyki takie całkiem fajnie też zrobione, srebrne kolczyki półkola, takie półksiężyce. No i ta lalka już ma trochę mniej styl Y2K,
Natomiast sukienka jest dosyć taka w stylu. Ja tam nawet ściągnęłam właśnie z Pinteresta inspirację i 2K. I taka sukienka holograficzna, znowu spadła to rybka, sorry. Sukienka holograficzna, taka dokładnie jak ta. Tam się pokażę Wam w przebitce. Właśnie dokładnie ze stylu I2K, więc część tak tych stylówek, tak. Bardzo ładnie zrobiona zresztą sukienka, tutaj jeszcze nie odczepiłam wszystkiego. Srebrna mini, taka troszkę tutaj właśnie wyższa, troszkę taka ale ogrodniczkowa. I to jest oddzielnie jest ta bluzka i według mnie ta bluzka jest dość brzydka. Napisane jest Love My Life, to jest akurat fajne. Ma dwa naszyjniki, co też moim zdaniem jest z wielką przesadą. Ten naszyjnik na pewno zdejmę, bo jest bardzo brzydki. Ma co prawda L, jak Lucy, ale jest z brzydkiego plastiku, takiego ala srebrnego. Ten drugi pasuje do kolczyków, więc chyba zostanie, bo fajnie wygląda. Natomiast to coś to jest badziewne straszliwie. Niestety, słuchajcie, niestety niektóre rzeczy są badziewne. No i zamiast tej koszulki, znaczy jakby ta koszulka jeszcze z sukienką super, ale do tego ta kurtka już wtedy absolutnie nie, i zwłaszcza ta torebka, która jest w formie takich ust. Torebka jest zresztą bardzo fajna. I wiecie co, no zaraz Wam pokażę, jak zmienię po prostu stylówę tej lalce i zobaczycie tam przebitkę z inną koszulką, bardziej pasującą do kurtki według mnie. Ale generalnie naprawdę spoko uszyte rzeczy. Już Wam pokazuję też, jak to wygląda. Jak tam widzieliście, włosy ma naprawdę niezłe i ma piękne kolory tych włosów. Prawdopodobnie nylon, bo oglądałam jeden filmik, w którym pani próbowała zafarbować takie włosy. Nylon bardzo fajnie łapie kolor, w przeciwieństwie do innych tańszych włókien. I też ma, jak widzicie, bardzo gęste te włosy. Bardzo ładnie zaplecione i rozpina się ten strój po prostu. I sukienka na welcro, takie porządne ma to welcro, porządne ma ten rzep. Więc naprawdę spoko. Bardzo fajne ma te buty. Wiecie co, takie buty to naprawdę są tylko w takich drogich liniach Barbie, więc one są tu przecięte, bo inaczej by się nie dało ich włożyć, ale to normalne. I one są w takim srebrno-perłowym kolorze, więc też fajnie do tego outfitu pasują. Ogólnie ten outfit jest naprawdę jakościowy. Jakbym, ta lalka tak mogłaby być, natomiast do tej kurtki to już bym zmieniła kompletnie bluzkę, bo robi się straszny galimatias. Kurtka jest, słuchajcie, najfajniejszym, kurtka i ta torebka to są najfajniejsze elementy tego outfitu moim zdaniem, bo to jest naprawdę fajnie zrobione i to takich rzeczy u Barbie nie uświadczycie, chyba że w jakichś kolekcjonerskich drogich edycjach. Zobaczcie, jak fajnie, tutaj jest taki jakby wyścigowy element, taki trochę rajdowy. Tutaj mamy napisy wow i bardzo fajne, naprawdę takie cool elementy, strzałka, jakieś takie naklejki. Super to jest uszyte, jak na ubranie Barbie oczywiście, słuchajcie. Naprawdę nieźle wykończone, więc słuchajcie, byłam w szoku, że to jest tak dobrze zrobione i nawet ma takie futerko z podszew, więc jak na ubranie lalki to jest fajnie to zrobione i ma nawet sztuczne zatrzaski. To prawda niefunkcjonalne, to się nie zapina, ale naprawdę spoko. To futerko jest naprawdę też bardzo milutkie i ładnie pasuje to wszystko do siebie na tej kurtce. Tylko z tą bluzką to wygląda nieciekawie. Torebka też pasuje w stylu, także fajnie, że są te akcesoria. No i patrzcie, ma wszystkie, to nie są namalowane szwy, tylko naprawdę szwy. Tutaj tak samo rękawki są fajnie wykończone z takimi zatrzaskami, także naprawdę powiem Wam, że no jest to fajny kawałek mody dla lalki, fajny kawałek mody, fajny taki outfitik, tylko tak jak mówię, mnie tu nie pasuje ta bluzka pod spodem, jeżeli już jest pełny outfit. Fajny jest też element tutaj, ten włosów taki wypuszczony i w ogóle bardzo, bardzo podoba mi się kolorystyka tych włosów i całej tej lalki, jej makijażu właśnie takiego spójnego z włosami. Jest to taka lalka dość cukierkowa, bardzo modowa, powiedziałabym. No, jedynie bym zmieniła tą bluzkę, więc jeśli uda mi się szybko ją zrobić, to Wam pokażę ze zmienioną bluzką, jak fajnie może to wyglądać bez tego czarnego takiego elementu z tymi literami, który mi się osobiście nie podoba. Ale generalnie, słuchajcie, podsumowując, naprawdę te lalki jak na swoją cenę, nie jakąś wysoką, są fajnej jakości, naprawdę. Ciało jest troszkę badziewne, no i niestety może się zdarzyć tak, że przyjdzie Wam idealny strój, że tamta bluzka czarna na przykład przyjdzie idealnie uszyta,
bo widziałam w filmikach innych twórców, że naprawdę one były dobrze wykończone. No ja miałam pecha po prostu, także może być pech, może być szczęście. Jak chodzi o strój, może być coś krzywo uszyte, a może być idealne. W razie czego łatwo jest, naprawdę łatwo jest zrobić zwrot i po prostu zamówić nową sztukę i liczyć na to, że nowa sztuka nie będzie miała wady. Po prostu, na tej zasadzie, słuchajcie, bo nie ma co liczyć, że wszystkie będą perfekcyjne i że wszystko będzie perfekcyjne w tych lalkach, jednak to jest taka specyficzna cena, bardzo, bardzo fajne ma kolory, naprawdę ma super kolor włosów i one są bardzo miękkie te włosy, trochę można by je umyć i dać na nie odżywki, żeby je tak wygładzić, ale nie narzekam, bo naprawdę, naprawdę fajna laleczka. No i nie miałam jeszcze lalek w strojach, nowoczesnych strojach lat 2000 i, ojej, strojach lat 2000 i współczesnych, więc super, super fajne, bardzo ładne twarze, więc naprawdę w swojej kolekcji nie żałuję, że mam te dwie defy, więcej na pewno nie kupię, bo generalnie chodzi mi, wiecie, ja kolekcjonowałam te lalki ze względu na stroje historyczne, na modę różnych dekad, a to z ciekawości zamówiłam, bo nie miałam zupełnie takich współczesnych strojach, no i teraz mam. Więc słuchajcie, niedługo pokażę Wam kolekcję z lat 70., oryginalnych lalek z lat 70. i naprawdę są to też piękne rzeczy, piękne lalki, bardzo ciekawa historia, ciekawa moda lat 70., więc kolejny filmik z tej serii będzie właśnie o tym, ale to myślę, że to będzie co najmniej w lecie, bo jeszcze planuję tą kolekcję zadbać o nią i tam unowocześnić ją. A dzisiaj recenzja nowych lalek, nowej konkurencji dla Barbie. Dajcie znać, jak się Wam podobają. Co o nich sądzicie? Do zobaczenia, kochani, bardzo serdecznie. Jeszcze raz pozdrawiam i trzymajcie się. A, jeszcze miałam Wam pokazać pieska, to teraz przebitka pieska. Na koniec piesek Defa Lucy. Naprawdę porządny plastik i on ma czapeczkę, ale chyba nie zdejmowaną. No jest to takie dziwne kreskówkowe coś.